Witam Państwa w dzisiejszym wydaniu Sportowej Areny. Za nami kilka ciekawych wydarzeń sportowych. Zaczynamy od pierwszego. Już tylko tydzień pozostał do rozpoczęcia sezonu w Superlidze Piłki Ręcznej Kobiet. Energa ZS Koszalin dysponuje zupełnie nową drużyną. Pełny skład zespołu poznali kibice podczas oficjalnej prezentacji. Transformacja zespołu rozpoczęła się już podczas poprzedniego sezonu. Nasz klub był bardzo aktywny na rynku transferowym. Energa pozyskała sporo doświadczonych zawodniczek, jak również dużo utalentowanej młodzieży. Po okresie przygotowawczym zespół jest w pełni zmobilizowany do nowego sezonu. Jesteśmy pozytywnie nastawione na zbliżające się rozgrywki. No a czas zweryfikuje parkiet tak naprawdę, co dałyśmy z siebie na obozie. Podczas prezentacji widać było spore zainteresowanie kibiców sytuacją w zespole. Drużyna może liczyć na głośne wsparcie swoich sympatyków. Naprawdę tutaj kibice robią fantastyczną atmosferę i w starcie, teraz szczególnie jak grałam, to nie było tego czuć. A tutaj czuć wsparcie, czy dziewczyny wygrywały, czy przegrywały, zawsze było ich, było głośno na hali i to jest fajne. Mam nadzieję, że my będziemy wygrywać i będzie cały czas tak głośno i będą szczęśliwi i z chęcią będą przychodzić na każde mecze. Na tydzień przed rozpoczęciem sezonu doszło do nieoczekiwanej roszady w sztabie szkoleniowym. Drugi trener Anita Unijat przejęła obowiązki pierwszego szkoleniowca Edwarda Jankowskiego, który pozostanie w klubie jako drugi trener. W nowej roli pierwszego szkoleniowca, to chyba takie dosyć ciekawe wyzwanie przed panią. Tak, wyzwanie jest ciekawe, ale wyzwania bardzo lubię. W zespole panuje bardzo dobra atmosfera. Zespół został mocno przebudowany i na pewno troszeczkę czasu jeszcze nam brakuje po to, żeby wszystko poukładać tak, jakbyśmy sobie tego życzyły. Ale właśnie to doświadczenie z młodością, jestem pewna, że może zaprocentować niespodzianką w lidze. Energa ma najwyższą frekwencję podczas meczów w całej lidze. Kibice liczą na udany sezon drużyny koszańskiej. Zapowiada się ciekawy sezon, nie? Oby tylko się jak najszybciej zgrać i petarda będzie. Nie? Skład jest dobry, lepszy niż w ubiegłym roku. Chociaż szkoda trzech zawodniczek, które odeszły. Myślę, że będą dobrze grały, mają nowy skład, zupełnie bardzo młodą załogę, także myślę, że pójdzie im dobrze. Energa ZS Koszalin rozpocznie nowy sezon 5 września od starcia przed własną publicznością z Ruchem Chorzów. Dwa mecze sparingowe rozegrali koszykarze AZS-u Koszalin, oba w Sopocie z miejscowym Treflem. Pierwszy pojedynek zakończył się minimalnym zwycięstwem zespołu koszalińskiego 60-58. Dzień później odbył się drugi mecz, tym razem również padł niski rezultat. Trefl wygrał 63-54. Koszalinianie pierwszy raz zaprezentują się swojej publiczności za dwa tygodnie. Będą gospodarzami turnieju o Puchar Prezydenta Miasta. Rywalami akademików będą Energa Czarni Słupsk, Wilki Morskie Szczecin i Polfarmek z Kutno. Seria zwycięstw Gwardii Koszalin zakończyła się na dwóch spotkaniach. W następnej kolejce spotkań w trzeciej lidze lepszy od naszej drużyny okazał się GKS Przodkowo. Starcie zakończyło się wygraną GKS-u 3-0. Odkąd trenerem Gwardii jest Łukasz Drożdżal, w poprzednim sezonie zespół koszański przegrał tylko jeden mecz ligowy. Pogromcą był GKS i to na stadionie w Koszalinie. Przyszedł czas na rewanż ponownie w naszym mieście. Starcie od początku było wyrównane i obfitowało w sytuacje strzeleckie. Pierwszy gol padł w końcówce pierwszej części. Goście objęli prowadzenie po trafieniu Franciszka Barzowskiego. W drugiej odsłonie nadal to zespół z Przodkowa był skuteczniejszy w swoich atakach. Przewagę gości podwyższył Łukasz Kwaśnik. Wynik spotkania na 3-0 dla GKS-u ustalił w końcówce meczu Paweł Rzepnikowski. Gwardia kończyła pojedynek w dziesiątkę, bowiem drugą żółtą i w konsekwencji czerwoną kartką ukarany został Michał Szałek. Wygrywając na Gwardii to w stosunku 3-0, no to tylko i wyłącznie podziękować chłopakom, bo wreszcie jak gdyby zrealizowaliśmy wszystkie założenia, które sobie przed meczem postawiliśmy. Okres przygotowawczy, właściwie sparingi wychodziły nam. No tak jak dzisiejszy mecz na to wskazywał, tak? Poprzednie mecze z Arką czy też na Bałtyku Gdynia, szczególnie w Gdyni, mieliśmy problemy, zbyt dużo mieliśmy jednostek, które zagrały słabo. Dzisiaj, w dzisiejszym meczu właściwie linia defensywy zagrała perfekcyjnie, chyba Gwardia nie stworzyło za wielu sytuacji, żeby zdobyć bramkę. Ani razu nie zebraliśmy drugiej piłki, nie wygraliśmy pojedynku główkowego, to też było widać, że fizyczność jest po stronie rywala. Aczkolwiek mało było ruchliwości u nas,
nie chodzi mi o serce do walki, chodzi mi o założenia taktyczne, o to, jak się przemieszczać na boisku, jak łatać wolne przestrzenie. No w tym spotkaniu tego zabrakło, tak jak zabrakło nam tego w drugiej połowie z Bałtyku Gdynia i musimy na tym cały czas jeszcze pracować. Po tej porażce Gwardia ma w drobku 6 punktów i zajmuje 6 miejsce. W następnej kolejce koszalianie zmierzą się na własnym boisku z Winetą Wolin. Fatalny występ zanotowali piłkarze Bałtyku Koszalin. W starciu trzeciej kolejki w trzeciej lidze przegrali w Gdyni z miejscową Arką drugą 0-8. Zespół koszański przystąpił do tego meczu z wyższej pozycji od rywala. Miał na koncie 3 punkty, a Arka komplet porażek. Spotkanie fatalnie rozpoczęło się dla Bałtyku. Już w 12 minucie sędzia wyrzucił z boiska bramkarza naszej drużyny, Sebastiana Skrzyńskiego. Gospodarze ostre strzelanie rozpoczęli w 33 minucie od trafienia Jakuba Bacha. 5 minut później było 2-0 po golu Dawida Tomczaka. Tuż przed przerwą samobójcze trafienie zaliczył Michałczenko. Arka w drugiej części dorzuciła 5 bramek, 3 zdobył Maciej Warciński i 2 Damian Mosiejko. Ostateczny wynik to 8-0 dla zespołu z Trójmiasta. Bardzo dobrze weszliśmy w mecz. Do 12 minuty, do momentu, a Skrzyński nie otrzymał czerwonej kartki za wyjście poza 16 metr, gdzieś na 25-30 metrze. Źle obliczył lot prostopadłej piłki i niestety musiał się ratować chwytem w ręce. To naprawdę gra nasza wyglądała rewelacyjnie. Zagraliśmy bardzo wysokim pressingiem. Praktycznie Arka do momentu tej kartki nie stworzyła sobie żadnej sytuacji, a powiem wręcz, że nawet nie wiem, czy przekroczyła środkową linię boiska. Wydawało się, że to kwestia czasu, kiedy zdobędziemy bramkę i jakby udokumentujemy tą swoją dobrą postawę w pierwszym kwadransie, przede wszystkim bramką, tak, golem. Niestety stało się inaczej. Musiała nastąpić zmiana w bramce, wszedł Dulewicz. Musiałem ściągnąć Telusa w związku z tym. Było nas 10 na boisku. Udało nam się utrzymać w tym rygorze, że tak powiem, taktycznym w defensywie tylko przez kilka minut. No niestety Arka napoczęła nas bardzo szybko i do przerwy strzeliła nam jeszcze 2 bramki. No i po przerwie, można powiedzieć, kontrolowała przebieg wydarzeń na boisku. Nie byliśmy w stanie nic praktycznie zrobić do przodu, a oni skarcili nas jeszcze 5 razy, w związku z tym wynik jest taki, a nie inny. Na pocieszenie mówiłem chłopakom po meczu, że lepiej przegrać raz 8-0 niż 8 razy po 1-0. Musimy się pozbierać, ponieważ czeka nas bardzo ciężki mecz do Przodkowa, które pokonało przecież niedawno Gwardię w Koszalinie 3-0. Bałtyk ma w dorobku 3 punkty i jest 12 w tabeli. W najbliższej kolejce zespół koszański ponownie zagra na wyjeździe. Rywalem będzie GKS Przodkowo. Nie zwalnia tempa Wiktoria SP2 Sianów. Podopieczny Krystiana Murala w drugiej kolejce pierwszej ligi zmierzył się na wyjeździe z innym Beniaminkiem, KS Raszyn. Mecz od początku toczył się pod dyktando zespołu sianowskiego. W efekcie Wiktoria zdobyła 3 gole, żadnego nie tracąc. Na listę strzelców pisał się 2 razy Malwina Grzelak i raz Nikola Wodarczyk. Po tym zwycięstwie sianowianki z kompletem punktów plasują się na pierwszym miejscu. Za tydzień lider pierwszej ligi zmierzy się na własnym boisku ze Sportową Czwórką Radom. Jedną z trudniejszych imprez biegowych w naszym mieście jest koszański bieg górski. W tegorocznej edycji 150 zawodników zmierzyło się z bardzo wymagającą trasą. Zawody odbyły się na 2 dystansach, 5 i 15 km i w 2 dyscyplinach, biegi i nordic walking. Zawodnicy mieli do pokonania trasę specjalnie przygotowaną na Górze Chełmskiej. Liczne podbiegi sprawiały sporo trudności uczestnikom. No, w porównaniu z innymi trasami tutaj, jakie są organizowane w Koszalinie w biegach, to powiem szczerze, ta piątka jest najtrudniejsza. 4 takie, no, bardzo ostre. Praktycznie trzeba podchodzić, nie podbiegać, bo się traci bardzo dużo energii. Jest kilka takich podbiegów, że naprawdę nazwa górski dobrze została wykorzystana. Trasa jest trudna, wymagająca. Jest, no, 4 takie bardzo długie podbiegi, prawie że strome, pionowe. Także wytrawny biegacz może sobie podbiec taki podbieg. Rywalizację na dystansie 15 km wygrał Wiesław Jarosz, a wśród pań triumfowała Martyna Chodor. 5-kilometrową trasę najszybciej pokonali Krzysztof Musiał i Małgorzata Kotara-Pałka. Zmagania kijkarzy wygrali Andrzej Kępa oraz Saturnina Wikołek-Szudarska. Kolejną imprezę organizowaną przez Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Koszalinie będzie 19 września, bieg charytatywny. Zabawa dla wszystkich chętnych, by wspomóc potrzebujących, odbędzie się na Stadionie Bałtyku.
Bałtyk Koszalin w 4 spotkaniach wywalczył 5 punktów w centralnej lidze juniorów. Podopieczni Mariusza Lenartowicza, choć uchodzili za faworyta kolejnego starcia z Gwarkiem Zabrze, to musieli pogodzić się z podziałem punktów. Koszalnianie Stroje Niebieskie dobrze weszli w sezon i liczyli na komplet punktów w starciu z Beniaminkiem Centralnej Ligi Juniorów. Warto zaznaczyć, że awans Gwarek wywalczył kosztem Gwardii Koszalin, jednak ze składu barażowego pozostało niewielu graczy w ekipie z Górnego Śląska. Bałtyk chciał to wykorzystać, jednak raził nieskutecznością. Miejscowa drużyna miała kilka świetnych okazji strzeleckich, rywal w końcówce meczu również, jednak wynik się nie zmienił. Ostatecznie spotkanie zakończyło się remisem 0-0. Czujemy bardzo duży niedosyt po tym spotkaniu. Liczyliśmy na dużo więcej, szczególnie obiecujący był tydzień pracy, który wykonaliśmy. Boisko pokazało, że miało to również swoje przełożenie. Tworzyliśmy wiele sytuacji podbramkowych, stuprocentowych. Naliczyłem 6 takich sytuacji, więc pozostaje duży niedosyt. Tutaj zmęczenie dało się we znaki chłopcom. Popełniali takie proste błędy, jeśli chodzi o ustawienie, podczas kiedy przeciwnik posiadał piłkę. No to są elementy, nad którymi cały czas pracujemy. Liczymy, że nawet w tych momentach kluczowych, kiedy to zmęczenie jest na poziomie maksymalnym, chłopcy będą wykonywali te elementy na wysokim poziomie. Bałtyk ma w dorobku 5 punktów i zajmuje 11 miejsce. W tym tygodniu zespół koszański rozegra 2 spotkania ligowe. W środę w zaległym pojedynku nasz zespół podejmie Pogoń Szczecin, a w weekend zmierzy się na wyjeździe z Wartą Poznań. Nowym liderem klasy okręgowej została Wiktoria Sianów. Zespół Grzegorza Dudy awansował na pierwsze miejsce po zwycięstwie nad Gryfem Polanów 2-0. Sianowianie rozpoczęli sezon od zwycięstwa i remisu. W trzeciej kolejce zmierzyli się z zespołem, który dokonał kilku spektakularnych transferów piłkarzy z wyższych lig. Mimo tego Gryf do tej pory zawodzi. Obie ekipy stworzyły ciekawe widowisko. Gospodarze objęli prowadzenie po golu Tomasza Majerczaka. Sytuację Wiktorii ułatwiła czerwona kartka dla gracza Gryfa. Wynik meczu na 2-0 ustalił świetnie ostatnio dysponowany Adam Ławro. Była to już jego 5. bramka w tym sezonie. Trudne spotkanie, troszeczkę dzisiaj przetrzebieni, byliśmy kontuzjami, nieobecnościami, ale cieszę się, że zespół podjął walkę, mimo że bardzo chaotyczna, pierwszej nerwowa, gra z obydwu stron, mało składnych akcji, to udało nam się w końcówce wyjść na prowadzenie. W drugiej muszę przyznać, że zespół zagrał bardzo dobrze, konsekwentnie, bardzo dobrze broniliśmy, ciekawe kontry, ale niestety no, słusznie defensywa miała do nas pretensje, bo dużo sytuacji zmarnowanych, bardzo dogodnych, i słupek, i 3 sam na sam. No i myślę, że zasłużone w przebiegu całego spotkania zwycięstwo. Wiktoria z 7 punktami jest liderem wojewódzkiej klasy okręgowej. W następnej kolejce Sianowianie zmierzą się na wyjeździe z Hubertusem Biały Bór. Drugą kolejkę spotkań rozegrały zespoły występujące na drugim szczeblu Pomorskiej Ligi Old Boyów. Rozpędzona jest ekipa Wiktorii Sianów. Drużyna ta odniosła już drugie efektowne zwycięstwo. Przed tygodniem rozbiła Regę Trzebiatów 7-1, a teraz pokonała na wyjeździe Old Boyów Manowo 5-1. W drugiej kolejce sezon zaczął Strażak Koszalin. Nasza drużyna zmierzyła się na wyjeździe z Maxtrans Sokołem Cardino. Starcie zakończyło się remisem 1-1. Po 2 kolejkach liderem jest Wiktoria z kompletem punktów. W trzeciej serii zespół Sianów zmierzy się z Sokołem Stara Dąbrowa, Strażak podejmie Regę Trzebiatów, a Old Boye Manowo walczyć będą na wyjeździe z Gryfem Kamień Pomorski. Tą informacją kończymy dzisiejszą sportową arenę. Na kolejną zapraszam Państwa nie w niedzielę, a w poniedziałek. Godzina 17:35 będzie pierwsza emisja programu. Serdecznie Państwa zapraszam na kolejne wydanie. Do zobaczenia.